Kochani, dzisiaj będzie o kanibalach. Czy kanibalem jesteś ty? Zadaj sobie to pytanie. Czy to jest twoja natura, że możesz zjadać mięso? Naprawdę jest to trup, jest to nieboszczyk i mimo, że go trzymasz czasem w zamrażarce, w lodówce, to jest to zabita inna istota. Jest to padlina. Jest to trup. Kochany, znasz prostą zasadę, że kiedy zjadasz trupa, to trupem się stajesz. Że co zjadasz, to tym jesteś. I teraz odczuj to w sercu. Czy naprawdę tego potrzebujesz, a może to jest tylko program w twojej głowie, w którym rządzący tym światem przekodowali ciebie, że masz składać bóstwu ofiarę właśnie ze zwierzęcia, które on lubi. Teraz przyjrzyj się, jakie to bóstwo i zobacz całą obłudę, bo choć to bóstwo horrendalne mówi ci, że nie zabijaj, to ty jednak mordujesz swojego brata, mordujesz dziecko innej matki, które potem niesiesz swojemu dziecku i mówisz obłudnie, że jedz, córciu, jedz, syneczku, to mięsko jest smaczne, ale to dziecko zjada płacz i tego dziecka zamordowanego przez ciebie i matki, która płacze. Zwierzęta też płaczą. Jeśli jeszcze nie przeszedł ci ten program, to jeśli znajdziesz jeszcze takie miejsce na ziemi, bo ten czas się kończy, idź i posłuchaj, jak transport zwierząt do uboju płakał. Jakie to były odgłosy, poczuj to głęboko sercem, to tak łatwo przejdzie ci to bycie zwyrodnialcem, bycie obłudnikiem, bycie mordercą, bo naprawdę to ty tym zwierzętom zgotowałeś holokaust. Zgotowałeś obóz koncentracyjny, zgotowałeś wielką ubojnię, a teraz idziesz obłudnie i szedłeś obłudnie potem i pani w garmażerii pokazywałeś najlepsze kawałki na grilla, że oto zaserwujesz swojej rodzinie, swoim przyjaciołom grilla, że upieczesz to własnoręcznie, że przyrządzisz to przyprawami i nie będziesz czuć trupa. A ja jednak ci mówię, że byłeś w głębokiej ubłudzie, bo tym trupem śmierdziałeś dosłownie przez wiele lat. I masz sobie zdać sprawę, że otruwanie organizmu trwa wiele, wiele, wiele lat. Dlaczego taki proceder zaistniał? Odpowiedź jest prosta. Był to program nowej rasy, którą zaistnieliśmy w laboratorium Edenu, w której wyhodowano niewolnika przydatnego do walki, przydatnego do wydobywania złota, przydatnego do uciek seksualnych i aby nim jednocześnie mogły odżywiać się światy, które ziemią zawładnęły. Reptylianie lubowali się w zjadaniu żywcem, ale wybierali właśnie ofiary takie, które były głęboko przeniknięte strachem, a więc też które same odżywiały się poprzez trupów, zjadając trupa. W ten sposób sami degenerowaliśmy siebie. Kochani, wiemy, że świnia to 98% tej samej energetyki, tej samej genetyki co człowiek, że to jest niezwykle piękna istota, że naprawdę te współczesne rasy w tajemny sposób zostały wręcz sklonowane, skrzyżowane z człowiekiem. I to masz dostrzec, dlaczego tak było, dlaczego świnie są tak inteligentne, a ty teraz stałeś się pasożytem i wmówiłeś sobie, że potrzebujesz mięsa codziennie, że masz zabijać i że możesz zabijać, że możesz zjadać. Takie dałeś sobie prawo. A ja mówię ci, że zobacz w sercu, że jedyne prawo Matki Ziemi to miłość. I w miłości nigdy nie przyjdzie ci do głowy zjeść inną istotę. Zobaczysz, że to był program, że ty nawet nie potrzebujesz zjadać, że naprawdę możesz odżywiać się chociażby energią, ale jeśli jeszcze tego potrzebujesz, to możesz zjeść jabłko. Ono przed tobą nie ucieka, ono nie płacze, że je zabijasz. Nie żali się, że do niej strzelasz, że je mordujesz. Dlaczego zwierzęta nas się boją? Przypomnij sobie wędrowców, przypomnij sobie książki, które czytałeś w dzieciństwie, że kiedy wędrowiec dotarł do bezludnej wyspy, na której jeszcze nie było człowieka, że te zwierzęta nie bały się ludzi. One w swoim postrzeganiu, w swojej świadomości ludzi miały jako boskie istoty, jako właśnie niezwykłą boskość, jako niezwykłe dziecko ziemi, które ma przepiękne wibracje. A teraz przypatrz się tobie, sobie. Czy nadal śmierdzisz trupem? Czy dezynfekujesz to perfumerią, czy ciągłymi prysznicami, aby zmyć skazę? A nawet jak z tego wychodzisz, to już wiesz, już przytomniejesz, że oczyszczanie ciała trwa wiele, wiele lat, zanim zgubisz swąd smród trupa w sobie, bo uwierzyłeś, że musisz zjadać inną istotę. Naprawdę przyzwyczaiłeś organizm do pasożytnictwa. Organizm przyzwyczaił się do zjadania samego siebie, bo zjadał dosłownie tą samą genetykę, tą samą energetykę i tak uprościłeś swoje odżywianie. A teraz możesz ten organizm po prostu nauczyć nowego. Możesz zjeść odrobinę groszku, odrobinę miszka, odrobinę owoców i poczuć, że matka dała ci wszystko, że nie potrzebujesz szukać tych składników nawet na innych kontynentach, bo tu dosłownie, gdzie jesteś, gdzie żyjesz, otacza cię niezwykła obfitość. To daje ci matka. Dlatego proszę cię, oprzytomniej, bo nie jesteś kanibalem, który ma zabijać zwierzęta, a ty obłudnie mówisz, że ty ich nie zabijasz, że kanibale to są, że nie zabijasz, bo zabijasz jednak ich rękoma innych, a obłudnie mówisz, że kanibale to tylko ci, co zjadają innych ludzi. A ja mówię ci, że jeśli tak myślisz, to daleko ci jeszcze do świni, daleko ci jeszcze do królika, daleko ci jeszcze nawet do kurczaka, bo twój rozum jest jeszcze tak malutki. Kiedy poczujesz to świadomością serca, oprzytomniejesz, ale najpierw odczuj uwolnienie tego serca z oprzyrządowania, z fałszywej miłości. Mówiłeś, że kochasz Matkę Ziemię, a szedłeś i mordowałeś zwierzęta, strzelałeś do nich lub w obłudzie, nie chcąc widzieć, tą garmażerię wykonywał ci ktoś inny. A ty przyjąłeś to jako prawidło i taką religię wszczepiałeś swoim dzieciom. Czyniłeś ofiary krwi, które wcześniej były ofiarami bezpośrednimi. Czyniłeś w innych kultach właśnie takie celebracje i świętowałeś to mięsem, a to było okrutne dla ciebie, bo twoje ciało umierało, twoje ciało chorowało, twoje ciało stawało się takim zlepkiem czarnej energetyki. Znana jest chińska najokrutniejsza tortura świata, że adepta zatrzymano, więźnia zatrzymywano w celi i podawano mu tylko mięso. Żył około kilku tygodni ale okrucieństwo to uznawane jest jako wielkie. Dlatego nie życzę Tobie, żeby potrzebne Ci były takie oprzytomnienia, że możesz po prostu usiąść w naturze matki, odczuć w swoim sercu miłość i odczuć, że przepraszam wszystkie inne dzieci matki za krzywdy, które Wam wyrządziłem, zjadając Was jako przystawki, jako główne dania, jako schabowy, jako pieczone kurcze. Ja to zmieniam. Dlatego przepraszam Ciebie, Matko, z całego serca za wszystkie krzywdy, które uczyniłem sobie, bo czyniąc je sobie, uczyniłem też je Tobie. Uczyniłem je innym dzieciom i tak nie przytomiałem, tak nie wychodziłem ze świata trupów, w których to stawałem się trupem, bo nie widziałem, że zjadam trupy, że tym się staję. Ten świat śmierci, w którym zaistnieliśmy, istniał dotąd, dokąd my z nim koegzystowaliśmy, dokąd my przyjmowaliśmy go za prawdę, a teraz, budząc się prawdziwie, mamy te wibracje sobie przywrócić. Możesz odczuć, że tak niewiele potrzeba Ci jadła, że naprawdę odżywiasz się sercem, że oddychasz sercem i chłoniesz energię, że w przestrzeni matki są wibracje roślin, wibracje ziół, wibracje jej miłości i tym naprawdę się odżywiasz i czujesz, jak zmienia się Twoja energetyka, że krok po kroku rozświetlasz każdą swoją komórkę, każda komórka zaczyna żyć, rozświetla się i tak zmieniasz swoją rzeczywistość, bo rozpoczynasz od siebie i czujesz już, że w taki sposób nie kalasz Matki Ziemi wibracją chodzącego trupa, jakim się stawałeś, jakim się stawałaś, a potem kosmetyką twarzy próbowałaś to zatuszować, operacją plastyczną to zmienić, a jednak chorowałeś i to obnażało fałsz o Twojej chorej egzystencji, o tym, że za wszelką cenę chcesz pozostać w świecie trupów, ale to jest świat życia, a prawdziwa przemiana jest we mnie. Odczuj te słowa. Ja to zmieniam, bo zmieniam siebie, dlatego przestaję już oczekiwać na zewnętrzne zmiany, na jakiegokolwiek zewnętrznego Zbawiciela, bo kiedy byłem mordercą i okrutnym kanibalem, w obłudzie, nie widząc krzywd, które czynię innym, pozostawałem ślepym ignorantem, dosłownie żywym zombie, które po tym świecie tylko się poruszało, ale poruszało się tak, jak program nam mówił. A teraz ja wychodzę z programu, dlatego oczyszczam w sobie kody, którymi mnie przeniknięto, uwalniam w ten sposób programy, które mi mówiły, że mięso z trupa w jakikolwiek jest dobre. Dziękuję.